Cześć. To początek filmu, ale tak naprawdę koniec mojej pracy. Na końcu tego filmu zobaczycie, dlaczego była walka, żeby zamontować właśnie ten projektor. Dlaczego jest tutaj wentylator i jaka to różnica między tym a innym. I dlaczego tak naprawdę było włożone tyle trudu, czasu, żeby ten projektor znalazł się właśnie w tej lampie. Liczby nie kłamią. Słuchajcie, no i w końcu zbliżamy się ku końcowi. Sporo problemów czy pracy wymagało już nawet nie tyle osadzenie tej soczewki, bo to już było zrobione tydzień temu, ale teraz to co widać, czyli ten projektor nie był w centralnym punkcie tego otworu wcześniej, bo haczył, radiator haczyłby tutaj nam o tą maskownicę i o obudowę. W związku z tym 2 cm jest przesunięty w stronę tutaj grilla, w stronę środka auta, co spowodowało, że część soczewki była przesłonięta, a tutaj była duża szpara. Więc co tutaj? Tak naprawdę zrobiliśmy taki trik optyczny. Wszystko zrobiliśmy w czarnym macie, co spowodowało, że nie widać różnic. To wszystko się zlewa. Widać tylko czarną plamę i w momencie dopiero odpalenia będzie błysk. To jest po pierwsze. Po drugie, z tej strony ta maskownica została. Tak, od błotnika. Ale od połowy ta druga część jest wycięta, jej nie ma. Dzięki temu ten otwór nam się powiększył, a soczewka w tym momencie jest w centralnym punkcie. Mam nadzieję, że udało mi się to zrobić to w taki sposób, że nie rzuca się ta ingerencja w oczy. Bo nie rzuca. A te powiązanie czarnego i tego białego jest również ciekawe, jak dla mnie nawet bardziej atrakcyjne niż te srebrne. No teraz wygląda ta lampa tak bardziej agresywnie. Jest osadzony projektor ładnie względem tego długiego. Przerobiona maskownica też jest w tym kloszu. Także jak to będziesz sobie, możesz to sobie jeszcze poprawić czy przemalować na inny kolor. Ja myślę, że ten czarny to jest taki fajny, raz, że neutralny, dwa, no to tutaj w tej czarnej dziurze wszystkie niedoskonałości znikają, o ile takowe są. No i tak jak chciałaś, zostaje ci podłączenie sobie tego samemu. Nie sklejam, bo wiem, że jeszcze pewnie tutaj będziesz dużo, dużo wkładał, między innymi LEDy.
Gdzieś musisz sobie przymocować jeszcze ten wentylator, który ma tam chodzić. Moja propozycja, może gdzieś tam przy deklu zamykającym lampę, ale to sobie sam znajdziesz takie miejsce, gdzie to chcesz ulokować. Zaraz ci pokażę, jak to wygląda.